Okej, siemano wszystkim, witam serdecznie, z tej strony Chmielno, a to jest, jak widzicie, po co ja wchodzę w opcję, kolejny odcinek, co to jest kalibracja naszej serii Zagrajmy w Watch Dogs i dalej gramy na PC-cie oczywiście. Kolejny odcinek, musimy uciec z policji z tego miejsca, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. W ogóle otrzymaliśmy samochód od tego Jordiego, całego Chinolo, można nazwać Chinola i tak zwanego Gwałtola. Ale okej, okay. O kurwa, ja wiecie co, ja muszę się fajnie jest w każdej grze z open worldem się pobawić, czyli rozpierdolić samochód, zabić kogoś i te sprawy, wiecie, no to jest akurat norma, także o kurwa, ale to jest fajna, strasznie mi się podoba, strasznie, uuu, ziomeczki, strasznie mi się podoba mapa, nie wiem czemu, takie małe, wąskie ulice. Dawno w żadnym open worldzie, sandboxie bardziej nie widziałem takich, kurde, uliczek, ale jest w Chicago w końcu, wiadomo. Dobra. Tak, jeżeli miałbym porównywać na pierwszy rzut oka system jazdy, to jedyne co mi się rzuca na myśl to Saints Row. To jest praktycznie taki sam system jazdy jak w Saints Row'ie. Mapy i GPS-y. Odbyć szybką podróż, możesz się szybko podróżować do kryjówek. Tutaj mamy, co to jest, metro, stacja kolejki, wytwarzanie, crafting, dobra. Czajmy, o co biega, ale na razie jedźmy na kryjówkę, bo tu możemy uruchomić tak zwaną rozpierduchę z użyciem korku. Tutaj tak samo. Podoba mi się na początek, chociaż no fabularnie jakoś nie specjalnie się zaczęło, bo mogli trochę bardziej potoczyć ten wątek tej córki Aidena. Ale okej, okay, wjeżdżamy tu, nie? Coś nam się z samochodem podziało. A, wysać, kurwa. Przeczytałem wysiąść. Nie wiem czemu. O ja pierdzielę, zepsułem sobie samochód. Dobra, chowaj broń, stary. Śpi w samochodzie, 27 tysięcy. Do domu wracamy. Już czas. Co za plan mam obrać? Gdzie? Odbierz telefon. Since we both win in this, we'll share what we have.
That backdoor allows you some access to the CTOS network. I've been working on something bigger. Give me time. Dobra, spokojnie, ziomuś. Nawet nie wiem, kim ty jesteś, kurwa. Muszę to... Jezu! Ludzie! Bramy i garaże. Bramy i garaże, blokady, mosty, dzikie węże, kolejka, transformatory, dodatkowe baterie do telefonu. Ileż tu jest pierdolenia z tymi drzewkami umiejętności. Jazda, przedmioty, crafting tak zwany, walka, statystyki, postępy. Jest 5 aktów, o kurwa. Ciekawe ile nam to zajmie. Nież? 5? 5. Ciekawe ile nam to zajmie. Wyzwania CTOS-u. Dobra. W ogóle... Koniec ósmej, a to jeszcze dalej piękny pierwszy akt trwał, myślałem, że już się skończył. W ogóle możecie słyszeć trochę lekkie szumy, większe niż w poprzednim odcinku, gdyż musiałem sobie, tak jak mówiłem, ale chyba nie mówiłem, odpalić wiatrak, ponieważ iż, bo dlatego iż, gdyż owszem, jest ciepło w, no, w chuj i nie da się żyć. Dobra, wiemy o co biega. Maurice Vega i wiemy o co biega. O Jezus, ale fajnie, możemy sobie budzik nastawić, na którą wstaniemy. Na 12 dawajmy. Nawet nie wiem, która jest, ale jakoś w nocy będzie, więc w sam raz się wyśpisz, Aiden. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. Smutna ta historia, powiem wam szczerze, trochę. Słuchaliśmy tego Maurice Vega, a ciebie też słuchaliśmy, ziomeczku. Stracił rodzinę przez kurwa, znaczy no praktycznie rodzinę przez pierdoły. Przez hakowanie i w ogóle. Znaczy niekoniecznie przez hakowanie, ale przez jakichś chamów, którzy chcieli go zabić. Strój mściciela tylko jest dostępny. Dobra, wychodzi... Widzimy, czemu nie mogę sprintować, chociaż troszeczkę przyspieszyć na chacie. Wow, 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 ten kontrast jest zdecydowanie zbyt duży. Lucky for me, the city's full of distractions. They can't hide from me. Fajnie. Możemy do wszystkiego śmigać. Profiluj ludzi, by sprawdzić się. Hakujemy go. I
have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Jednorazowe zhakowanie. Enolog. On chyba nie będzie jakoś agresywny dla nas. Ło, kurwa! O Jezus. O kurwa, nie wytrzymię. Nie wytrzymam, ja pierdolę. Co to było? Czemu wysadziłem się? Dobra, dobra, już widzieli się. O! What the fuck? Fajnie. Cały czas są nowe postacie. Czyli jednak, kurwa, to nie jest ten sam, nie skrypt, tylko jednak są inne postacie. Okej, dobra. Profil honorowy krwiodawca. Czy nie masz jakiejś przestępczości kryminalnej, szefie, może? Albo ty? Tu muchaczu szkła. Chcę przeskoczyć. O kurwa, zajebista opcja. Nie, wysadzamy z tym. Spóźnia się z wypłatą alimentów. Czyli nie płaci alimentów. That guy's out of control. I'm not gonna let him hurt anyone today. Simple trace of his call and he's mine. Czyli będziemy, jesteśmy normalnie takim mścicielem osób, których trzeba po prostu, kurwa, jest, można stwierdzić, że jesteśmy Batmanem. Musimy niszczyć osoby, które popełniają jakieś przestępstwo. O kurwa, tu nie ma radia, tylko są utwory? Tu część jest, Fitz Watching. Szukam jakiejś fajnej nuty. Ej no. Nuta powinna lecieć, ej. Chciałem do radio ogarnąć dobrze. Ja pierdzielę, ludzie, nie da się nic ogarnąć. Też tak jesteśmy wrzuceni do tej gry z tym hakowaniem. Powiem wam, że całkiem inaczej sobie to wyobrażałem. Jak to by wyglądało, ewentualnie. Myślałem, że dopiero po jakimś czasie będzie... Aha, czyli takim asasynem mamy być. Stary. Myślałem sobie, że to będzie tak, że przez jakiś czas będziemy po prostu, wiecie, taki prolog byłby bez hakowania, bez niczego. Żebyśmy się ogółem nauczyli jakoś mechaniki gry i w ogóle, a tutaj i dopiero po jakimś czasie dostaniemy od jakiegoś ziomeczka ten telefon z tym sprzętem. Przynajmniej tak można było wnioskować z traileru, a tutaj to nie wiadomo skąd on ma ten telefon praktycznie. This is the plan. There he is. His target must be close. Let's see how this plays out. We need to talk. There's nothing to talk about. We're done. Deal with You're it. You're so fucking wrong. I'm not done yet. Get I gotta away. Stop him now. I'll scream. I'll teach you. Stary, odpierdol się od babeczki. My life. Dobra. Jestem takim hitmanem, można powiedzieć. Takim, kurwa, zlecenia za pieniądze i te sprawy.
Tylko bardziej takim bezprzewodnym. Nie. Chcemy się wysadzać. Nowa zdolność. Hakowanie, walka, jazda. Hakowanie, może hakowanie, no co innego bym upgrade'ował, jak na te dzisiejsze czasy przepełnione chamstwem. Mosty, czy mosty byłyby dobrym pomysłem, czy może blokady? Blokady są dobrym pomysłem. To się przyda do gubienia policji, wiecie, tak jak na zwiastunach i w ogóle takie gwałtowne sytuacje, można powiedzieć. Nagroda za postępy, menu postępów, co to jest? Szybkie paluchy? Szybkie paluchy, to mi dziwnie brzmi trochę. Szybkie paluchy, no ale okej. Okay. Co, mam 20 przestępstw zrobić? Da się jakoś do samochodu wejść, włamać, ewentualnie tak... Nie niszcząc go? Ktoś do mnie dzwoni. Hey, I know, the party's starting. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Ugh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Czyli musimy jechać na imprezę urodzinową synka Aidena? O kurwa! Jeszcze raz. Ale chamstwo. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Cześć, cool. Aha. Stary, ale żeś mi odblokował funkcję. Naprawdę zajebista. Dobra. Zbawimy się, nie? Może nie tak agresywnie. Ale powiem wam szczerze, że jak z początku myślałem, że graficznie to będzie chujnia, bo na początku, no powiedz, przyznajmy, ta misja pierwsza, którą przechodzimy, wyglądała no tak niespecjalnie do teraz, no naprawdę ta grafika zmienia się tylko i wyłącznie na plus, przynajmniej dla mnie i podoba mi się to, bo zmieniam odczucia swoje odnośnie tego tytułu. Zobaczymy, jak będzie w głąb i jeszcze w głąb. Policja mnie goni. Są biedomaty, a właśnie miałem się radiem bawić. I'm here with Mayor Rushmore, probably one of the most powerful mayors in the country. Now. We were talking about opinion polls. O Jezus. Ludzie, nie tak agresywnie, w tym smartfonie się dzieje za dużo rzeczy, tego muszę być. Musicie być pewni. Nie mogę sobie radia przełączać przez to, że aplikacja media nie działa. Dobra, jedziemy do Synala. Ach, chciałem zrobić to, co chciałem zrobić. Rozpierducha, to jest to, tak się jeździ w Watch Dogs. Coś... Ej, obrażają mnie w tym momencie. Ja pierdzielę. Początki gry, a tu takie wielce problemy. Nie chcę mi siedzieć na to zlecenie. O, no, radiem się pobawimy, to jest siła i gwałt. Co to jest? Satellite? O, kurwa! Gwałtowna nuta! Lecimy w tango. Jakiś pomysł? Blokada. Blokada. Otwieraj się! Trafik? Nie, dobra, trafiku może nie włączajmy, bo to może się zbyt gwałtownie skończyć. Co jest, że czemu nie mogę akurat korzystać z tych systemów? Lećmy w pole. Dobrze, tak się kurwa bawi w Watch Dogs, trzeba jebać misję główną. To jest większa zabawa. Okej, dobra. O, dobra, ziomy. Tak, wiem, że ten odcinek będzie agresywny, ale... Jakie 911? Co jest kurwa? Jakie telefony świadków? Co jest? Co to ma znaczyć? Jakieś telefony świadków będą się sprzedawać na mnie. Zaćmienie? Ja tego nie włączyłem.
Nic nie zrobiłem, a ci mnie gonią. No może dobra, zabiłem te 30 osób. Ale to przecież nie jest nic takiego, czemu mieliby mnie gonić. Dobra, uciekamy. Fajnie się zaczyna. What the fuck? Co to za fizyka? No dobra, nieważne. W GTA 5 była lepsza. Można było na górę Chiliad wyjechać sobie tirem, więc tam była lepsza fizyka. Ja pierdzielę. Pozdro 600. Zanim się nauczę dokładnie jeździć, to trochę zajmie. Noż kurwa. O Jezus. Jest! Tak! Zajebiście, grindy siadają normalnie jak na desce. Uhuhu. Dobra, wiem, że mi się samochód pali, dymi i zaraz się zacznie palić, ale spokojnie, nie odraża mnie to jakoś jeszcze. Okej. I kurwa, 360 flip w kościół. A nie wyszło. Wjedźmy do kościoła. Dobra. Okej. Ej, ziomy. Pasowałoby rzekę znaleźć, bo zaraz się będziemy dymić, żeby wykonać efektowny skok do rzeki. Dobra, dymimy się. Uciekaj, ziomuś! Szybko! Ucieczka, ucieczka, lasowa ucieczka, przechadzka po lesie. Coś ci nie pasuje, stary? Ej! Oho, to było dobre. Nałogowy palacz. Jest, widzę samochód. Godzien naszej ucieczki. Zwijamy to, wygląda jak korwetta. Nie wiem nawet co to jest. O, to jest ten samochód, co był chyba pokazywany na wielu trailerach. Tak mi się zdaje. Jezu Chryste. Czemu ten samochód tak odskoczył? Oho. Oho. Jest, udało mi się uciec. Nie pytam się jak to zrobiłem, ale uciekłem. Widzieliście ten drift? Dobra, to było zajebiste. Wiecie co, ja myślę, że w sumie możemy skończyć ten odcinek tutaj. W każdym bądź razie, jeżeli wam się podobało, zapraszam do następnego odcinka, bo w następnym odcinku też będziemy robić takie rozpierduchy, akcje i w ogóle. Napiszcie, czy chcielibyście oglądać sprawy bardziej typu to, co było teraz w tym odcinku w większości, czy bardziej sprawy typu misje główne, czy jakieś właśnie takie likwidowania przestępstw i tym podobne misje poboczne. Dostosuję się do waszych próśb. O kurwa, to zawsze mi się podobać będzie chyba. I będziemy myśleć co i jak dalej. No a co, tymczasem ja się z wami żegnam, no i cześć wam wszystkim.